Ale wiatr. Dobra, dzisiaj idziemy do legendarnego miejsca w Starachowicach. Dalej trzymamy się testów kulinarnych. Miejsce absolutnie kultowe w Starachowicach. Na razie nie zdradzam nazwy. Jest to taki prekursor fast foodów. To był taki fast food naszych ojców, naszych dziadków. A jakie to miejsce, to jak się będziemy zbliżać, to sami zobaczycie. Od ponad 20 lat. Od ponad 20 lat tutaj w tym miejscu. To jesteśmy przy naszym stole. Dzisiaj będziemy testować kurczaka, legendarnego kurczaka, kurczaka z Rożna. Bo ja pamiętam, jak byłem mały, to już ten kurczak był i on słynął, uwaga, z niesamowitej skórki. Słynął z takiej bardzo pysznej skórki. Ja wtedy pamiętam za dzieciaka, jedyny mankament, jaki ja pamiętam wtedy był, to że był troszkę suchy dla mnie. Na przykład filet z kurczaka, mięso było troszkę suche. Zobaczymy, jak po 20 latach, bo ja naprawdę chyba 20 lat nie jadłem tego kurczaka z tego miejsca. Tak jest, to jest ponad 20 lat tradycji. I miał tą recepturę, pamiętasz? Ten pan, teraz ma jego wnuczek. On tam miał recepturę. Specjalna marynata. Tak, marynata. Specjalna marynata i naprawdę... A właśnie, po całym rynku, pamiętasz? Po całym rynku. Po całej ulicy Ten zapach był tych kurczaków. Teraz mi przypominałeś. Piłsudskiego. W jedną stronę 200 metrów, w drugą stronę 200 metrów. No, wszędzie. Tym czuł, zapachem było, zwabiał. Wiadomo, zwabiał. Wtedy to tylko te kurczaki, nie było kebabów wtedy. Nie było kebabów. Margherita była chyba pizzeria. Margherita jako pierwsza chyba. I teraz ta oferta się chyba poszerzyła, tak? Bo tam frytki można tam też. Jeszcze są frytki. Jeszcze coś jest tam w ofercie. Jest jeszcze tam więcej rzeczy w ofercie, no nie? Na pewno jeszcze będziemy chcieli porozmawiać tam. O historii tego miejsca, nie? Tak, bo... Na pewno zaprezentujemy to w następnym odcinku. Bo... No jestem bardzo ciekawy, jaka będzie skórka i czy to będzie ten smak sprzed lat. Także talerze na stół i są. I teraz tak, no od razu tutaj mówimy, bo były takie sugestie, żeby nie ciapać, nie blaskać, a i tak dalej. Także Janie, podasz zaraz sztuczce i generalnie proszę o serwetę na kolana. Ale nie, no z tego co wiem, no to kurczaka się je rękoma raczej. No będziemy się starać, żeby tu to nie fruwało wszystko i żeby nie ciamkać i tak dalej. No i postaramy się obiektywnie ocenić. Nie mamy profesjonalnych może takich nożyc do cięcia. Kurczak był przydzielany na pół, bo co? Bo tam... Kurczak był dzielony od razu na pół, tam na miejscu. Pan dzielił go na pół, żeby zobaczyć, czy on jest dobrze wysmażony i to mi się podoba. Co to jest? No tu pan zaoferował różne przyprawy, dodatki. Ale do kurczaka to cena 30 zł za kurczaka. 30 zł za kurczaka. No wtedy za kraftowego płaciliśmy 3 dychy też. Za kraftowego zapłaciliśmy 30 zł, proszę bardzo. Ile tego jest? Cała oferta. Sosiki takie. No oczywiście, sosy. Zobaczymy jeszcze coś jest. O, w ogóle będzie trzeba położyć tego kurczaka. A teraz zjem go sam. Zmienił się woreczek, bo taki inny, ale chyba bardziej trzymający ciepło. Bo my kupiliśmy go jakoś 2 godziny temu chyba. A on jeszcze ciepło trzyma, to tak specjalnie, bo dawniej to sreberko było. Patrz, widzisz? Mówiłem tutaj, że dawniej było sreberko. A zobacz, że to jeszcze trzyma ciepło. To specjalnie taki chyba jest specjalny worek. I teraz zapach. Nie, no jest ten zapach. To jest ten zapach. No i to jest wspomnienie, tak pachnie cała ulica Piłsudskiego. Ej, dobra, teraz tylko trzeba to jakoś kulturalnie wyjąć, no nie miejcie nam za złe. Mamy takie szczypczyki gdzieś? Dobra, w dupie tam, to nie obiady czwartkowe. Wyrzucamy większość. Jak w Janosiku. Proszę bardzo. To jest za głowa. Dobra, czyli mamy po talerz. Czekaj, zaraz będziemy kontynuować. Proszę nie blaskać na wideo.
To jest oczywiście kurczak z grilla u Emila, rynek Starachowice. Nie no, zapach jest takie naprawdę przedni. Życzę wszystkim. Jedna połówka, druga połówka. Dobra, próbujemy. Tak wybaczcie kiedyś, tak taką teraz serwetę, ale no i palcami będziemy jeść. A piesek też już czeka tutaj. Masz nim. Tak jest, ja jeszcze otworzę tutaj. Tak. Je się na kawałeczki. Bardzo ładne. Proszę. Ja muszę skórki spróbować. Tutaj, tak? Czajcie skórkę. Otwieram to wszystko. Nie no, skórka jest taka sama. Czyli receptura została w rodzinie. Jemna receptura, naprawdę. Ja takiej skórki nigdzie chyba nie jadłem. Sosiki degustujesz, to będziesz mówił, bo ja to chyba tych sosików, nie wiem, ja nie chcę mi się sosów. Wiesz co, po tych kebabach to naprawdę mi się nie chce, ja mam od tygodnia, ja nie mogę sosów. Uuuu, za dzieciaka to się walczyło o taki kawałek. Było, ja chcę z wypieczoną skórką. Dobra, trochę majonezu. Masz nie. Proszę bardzo. I piesek je. Pyszny jest ten kurczak. Panuszka, proszę. To jest wszystko przepięknie, wypieczone. Tu jest pierś. I ona zawsze właśnie w tamtych czasach miałem wrażenie, że jest troszkę sucha. Niby. I teraz spróbuję może kawałeczek. Tak. Nie no, jest przesoczyste. Nie no, to jest naprawdę. Proszę, to mięso jest przesoczyste. Coś wspaniałego. To udoskonalili chyba. Bo naprawdę teraz to jest soczysty kurczaczek. Zobaczcie nawet. Ta skórka jest taka legendarna jak była. Naprawdę polecam skosztować tego smaku. I mięsko jest tak delikatne. Za dzieciaka, oczywiście z chlebem, trzeba było jeść, bo żeby się najeść, a nie, to się troszkę można było przytkać. Bez żadnych przeszkód. Delikatnie. Ja trochę jem jak kwiczą w Janosiku. Ale wybaczcie, ale nawet nie mlaszczemy dzisiaj, ci powiem, tak kulturalnie. Musimy muzykę klasyczną puścić, jest tak kulturalnie. Ta skórka uzależnia. To, że bardzo ładnie odchodzi tutaj od kostek to wszystko. Mięciutkie, soczyste. Nie soczyste, jest bardzo soczyste mięso. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Szczerze, to lepiej takiego kurczaka niż kebsa, bo po pierwsze, to cała rodzina w sumie chyba zje. Albo nawet dwie osoby. Oczywiście i też trzy dychy, nie? Spokojnie, spokojnie. Uuu! Jest i skrzydło. Czekaj. Małe, ale za to ta skórka. Są fani skrzydełek. Powiem ci, że ja lubię skrzydełka bardzo. Ja skrzydełka lubię. Nie jest tam może bardzo dużo mięsa, ale to, no to po prostu jest bajka. No oczywiście. No, no przepraszam, teraz to już musiałem zamlaskać. Jak to było? Kurczak z grilla u Emila. U Emila. Takie flashback z tym kurczakiem, to flashback, bo to była taka tradycja w ogóle. Wtedy ludzie tylko te kurczaki kupowali, jak już to taki fast food wtedy był. A ile wtedy kosztował? Mi się wydaje, że w latach 90. cały. 16 zł. Ale w latach, nie, w latach 90. to 12. 12 zł. Chyba 12, tak, bo połówka kosztowała 6 zł chyba w latach 90. I to nie jakoś, jest suche. Ale i nie jest takie ciężkie. Z frytkami sobie wziąć. Proszę. Wiadomo, że tego się nie je codziennie. Ale te kepsy jednak są takie trochę cięższe, mi się wydaje chyba. No, trochę cięższe są. No. Polak jest Polakiem. Kurczaka zje. Kurczaka coś z tym może być. Widziałeś te badania, co przeprowadzili teraz te kebaby? Kontrolę w Polsce w iluś lokalach i wyszło tam, nie wiem, nie chcę już kłamać te liczby, ale w Podkarpackim podobno wszystkie budy w kebabie wyszły negatywnie, te badania. I teraz sobie weź wyobraź, że jesteś z Podkarpacia i jesz kebaba raz. Wiecie, tu też jest to, że to jest tylko kurczak. No i najgorsze, co może być, to może być nieświeży, no nie wiem, ale tylko kurczak. A w kebabie to już wiecie, można tam zakręcić na mięsie, na surówce, dodatki, sosy. Jest dużo elementów, że coś może być nie tak. Bamba, kla. Jamajka. Pamiętasz, Marysia tylko skórkę jadła. Tylko skórkę, ona tam ledwo co mięsa i tylko skórkę. I wiem, że są tu fani skórek. Fryderyk Chopin jadł tylko pierś. Tylko serio? Pierś, tak. Poważnie? Pierś. Byłby bardzo pogniewany, obraziłby się, gdyby ktoś nie podał mu piersi z kurczaka. Podał. Że co innego, jakby dostał? Ty, chciałbym zobaczyć minę Fryderyka, jakby miał skrzydełko na talerzu. No, jak ja bym o tym wiedział, bym był jego znajomym, tym sobie cały czas jaja robił. Fryderyku, kurczak i łódko. A potem Fryderyk wściekły nagrywa. Nie. A sorżant gotowała mu rosół. On taki chorowity był. Rosół z kurczak. Jakby Fryderyk zjadł kebaba, to chyba tego samego dnia sor. Fryderyk, a tam co się stało? No zjadł.
turecki wynalazek. Jak sosiki w ogóle? Jak ten jadłeś? Jak, co to jest? Chili to jest jakiś? To jest chili, sosik miodowy. O, po smaku takiego miodu, słodko-kwaśnego. Ten? Ale mam ten. Łapy ubrudzone, wybaczcie. Super, ten, no. Kusztardowy. A to taki chyba to hamburgerowy. Karo. A ten biały? Majonezowy. Majonezowy. Majonez z sosem. Ja dzisiaj naprawdę nie jem sosów. Jeszcze idę na randkę. To naprawdę jest nie chcę ryzykować. Dobra, to robimy podsumowanie. Final part. No i dobra, widzimy się na podsumowaniu po raz kolejny. I tak, moje wrażenia są takie, że nie zawiodłem się na legendarnej skórce, absolutnie. Ponadto mięso, mam wrażenie, że było mega soczyste i naprawdę, naprawdę super taki kurczak. I jak za 30 zł, to myślę, że można się pokusić. Jak twoje wrażenia z naszej uczty, jak w jaskini Janosika? Dużo wspomnień, takich dobrych wspomnień właśnie z tej ulicy sprzed 10-20 lat. Jak kurczak naprawdę, coś porządnego zjadłem. Możesz tak z frytami wziąć sobie, bo tam można też frytki wziąć. To naprawdę super, nie? Dobry a skórka, sosy. Skórka? Skórka. Mistrzowska, nie? Fajne, bo była soczysta w niektórych miejscach. Znaczy ogólnie tak jakoś bardziej jednak, kurczę, faktycznie, że Polak ma polski organizm czy coś, bo no, powiedz, jakoś no. Tak bardziej pozytywnie. Po tym kurczaku. No i co? Moja nota, jeżeli miałbym jedyne co powiedzieć jeszcze, tak na koniec, dla mnie może za dużo trochę przypraw, może minimalnie. Może mi się wydawało, ale momentami był minimalnie, może tam tak słonkawy, ale to naprawdę niuans i ogólną notę to bym wystawił taką, no nie wiem, 8 na 10. Też, moja nota, może zacznę od noty. Od 0 do 10 to dałbym 8,5, nawet 9 bym dał. Naprawdę zdaję sobie sprawę, że wiele jest kurczaków z grilla, z rożna. No my oceniamy nasze wrażenia jakby. No, no na dzień dzisiejszy tak. Wciąga ogólnie, takie wciąga ten kurczak. Może to troszkę wybaczcie, że było rozmemłane, zwłaszcza na moim talerzu, ale akurat taka też ta połówka była. Ale no wiecie, i ten kurczak tak wciąga, że go skubiesz po prostu. No z tego co pamiętam, tak jak 20 kilka lat temu, 10 lat temu, tego kurczaka kupowałem, ten zapach był na ulicy, tak teraz tak samo, jest ten sam zapach. Jest ten sam smak tego kurczaka. Piszcie w komentarzach, co myślicie. My oceniamy bardzo dobrze tego kurczaka. Kurczak z grilla u Emila w Rynku, także polecamy, zapraszamy. Starachowice, ulica Piłsudskiego. Tak, tak. No to możecie sobie sami zobaczyć, spróbować. No i co, lajkujcie, subskrybujcie kanał, aby mógł się dalej rozwijać. Udostępniajcie także. No i co, my się z wami już żegnamy. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co, do zobaczenia. Miłego popołudnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.